Witajcie, to znowu ja, Masz, a to kolejny odcinek mojego poradnika do Dwarf Fortress. Dzisiaj się zajmiemy kilkoma rzeczami różnymi. To co tutaj widzicie, to uznałem, że jednak wykopię na tym poziomie magazyny i już dałem moim kopaszom rozkaz do kopania ich. Widzicie, zrobiłem takie kilka dużych pokoi pooddzielanych tutaj ścianami ze schodami w dół. Tu widzicie. Teoretycznie nie musicie tak robić, możecie po prostu kupać wielki pokój, ale ja lubię mieć podzielone to wszystko. Ten pokój, co tutaj jest, to będzie kolejna farma. Mam zamiar przedziurawić się tutaj i tutaj i to się tak może ładnie rozleje. Dalej, co zacząłem robić? Zacząłem robić tutaj, widzicie, to co ten mały wzorek, co tu widzicie, to jest miejsce na warsztaty. Każda taka, tutaj widzicie, warsztat zawsze zajmuje 3x3, dlatego mamy tutaj takie pokoiki 3x3 w sam raz dla warsztatów. Oprócz tego warsztaty są połączone schodami z magazynami, więc krasnoludy nie będą musiały latać przez pół twierdzy, aby zdobyć odpowiednie materiały. To jest naprawdę bardzo przydatny patent. Poza tym ładnie wygląda jak dla mnie. Co dalej zrobiłem? Dałem im tutaj, tu będzie kolejny pokój, potem powiem do czego on będzie służył. Tu widzicie, już łóżka poustawiałem, większość z nich jest już, większość z nich ma już właściciela, większość krasnoludów jest, ma już mieszkania. Teraz chcemy się zająć jadalnią. Aby zrobić jadalnię, potrzebujemy krzeseł i stołów. Mogą być one tak samo z drewna, jak i z kamienia, ponieważ na razie nie mamy żadnego pożytku z naszego kamieniarza. Stworzymy właśnie warsztat kamieniarza i to chyba już nawet tu będziemy mogli stworzyć, tak? Bo już wykopali część pokoi. Klikamy więc B jak Buildings, W jak Workshops, a następnie M jak Mason's Workshop, czyli warsztat kamieniarza. Stawiamy go w jednym z tych pokoi. O nie, te są jeszcze niewykopane. Tu jest wykopany jakiś i tutaj. To go damy tutaj. Klikamy Mason's Workshop. Claystone, czemu nie? Zrobię jeszcze jeden, żeby szybciej było. Oprócz tego zrobimy tutaj jeszcze dwa warsztaty Carpentera. Też, żeby było po prostu, żeby szybciej było. A jednocześnie będziemy mogli zlikwidować ten na górze. Nie wiem, czy nie będę musiał zrobić więcej przejść pomiędzy miejscami, pomiędzy tymi warsztatami, ale to zobaczymy później. Oprócz tego, co jeszcze chcemy zrobić, to warsztat mechanika pod literką T. Zrobimy go tutaj, też z bauksytu. Po co nam mechanik? Zobaczycie zaraz. Dobra, więc tam się będą budować te rzeczy. Te warsztaty. Krzesła, jak i stoły mogą być zarówno z kamienia, jak i z drewna. Zależy kto co lubi. Znowu coś do mnie piszą. Na razie zrobię trochę krzesł z drewna, bo myślę, że z drewna są jednak łatwiejsze w zrobieniu. Klikamy właśnie znowu Q na warsztacie cieśli, następnie A i C do krzeseł. Zrobimy sobie 10 krzeseł. No, co jest? Dobra. A następnie stoły zrobimy kamienne, tylko musimy poczekać na kamieniarza, aż przyjdzie i zbuduje. O, już tutaj widzicie, przyszedł, tu jest kamieniarz. Już się tutaj kręci dookoła, roznosi skały na boki, żeby nie przeszkadzały. Zaraz zbuduje warsztat kamieniarza. O, już w trakcie budowy jest. I za sekundę, tak jest, jest zbudowany warsztat kamieniarza. Więc klikamy ponownie A i spamujemy klikając AT, aby stworzyć stoły. 10 na razie. Tutaj są warsztaty tych cieśli znowu. To jeszcze zrobię kolejne 10 krzeseł, a temu każę robić drzwi. Jeśli coś zrobicie źle, możecie kliknąć C, aby anulować. Tu chciałem drzwi, tak? Tak, drzwi. Drewniane drzwi. Oprócz tego, tutaj jest zrobiony już chyba warsztat mechanika. W warsztacie mechanika można robić dwie rzeczy. Mechanizmy, czyli to, co nas interesuje, i traction bench. Traction bench to jest zasadniczo bardzo nieprzydatna rzecz. Zrobimy trochę mechanizmów. Przydadzą się do zarządzania naszym systemem irygacji. Tym o tutaj, przyszłym. Tu jak widzicie, nasza farma już pięknie działa. O, przyszła jesień teraz.
I cóż, myślę, że zatrzymam teraz nagrywanie do czasu, kiedy wszystkie zaplanowane akcje zostaną wykonane. Do zobaczenia za chwilę. Dobra, jak widzicie, tutaj już wykopane jest to, zrobiłem magazyny. Po kolei są tu magazyny mebli, jedzenia, drewna, no, z gotowych rzeczy, klejnotów i cloth to jest materiały. Nie będę pokazywał, jak po kolei robić te stockpile, bo to wszystko jest napisane w skrótach. Jak sobie klikniecie P, macie po kolei tutaj skróty, co, gdzie jest, więc nie ma większego problemu, nie będę tego pokazywał dokładnie. Teraz, co nas interesuje, to to, że w zasadzie te dwa tutaj, te dwie rzeczy tutaj są już nam niepotrzebne, dlatego klikniemy sobie P i X, czyli Remove Designation, czy tam Remove Stockpile w tym momencie. Zaznaczamy wszystko, klikamy X i te dwa nasze początkowe magazyny zostały zniszczone. Czego jeszcze nie potrzebujemy, to tego workshopa, ponieważ mamy dwa w środku, dlatego klikamy Q, wybieramy go i klikamy X. I w ten sposób zostanie on zaznaczony jako do zniszczenia. Czego jeszcze potrzebujemy, to stockpile odpadków, czyli R, ponieważ odpadki oczywiście będą się zbierać w naszej twierdzy, czego my oczywiście nie chcemy, dlatego robimy taki tutaj przed wejściem. Ta-da! Oprócz tego, ponieważ już mamy tak dużo różnych ciekawych rzeczy, nie potrzebujemy więcej tego wozu, ponieważ wóz służy jako magazyn, jako sypialnia i jako różne inne rzeczy, dlatego ponownie klikamy Q, wybieramy wóz i klikamy X. Oprócz tego wszystkie krasnoludy bez pracy i zwierzęta bez pracy będą się zbierać przy tym miejscu, w tym miejscu, więc tym bardziej jest nam to niepotrzebne, żeby nam nie spamowało tak tam tymi ludźmi, żeby oni nie musieli tam iść tak daleko. Co teraz chcemy zrobić? Teraz chcemy pobawić się w mechanika. W tym celu klikamy B i M, duże, z shiftem. Mamy tutaj różne rzeczy. Nie, przepraszam, nie M, L, jak duże L. Nie, nie duże L, małe L? Nie, chwilę, nie muszę sobie przypomnieć. Mi się wydawało, że duże L. Duże T, sorry, duże T. Wybieramy lever, czyli dźwignię i klikamy tutaj gdziekolwiek. Widzicie, pojawia nam się teraz lista mechanizmów, wybieramy jeden z mechanizmów i zaraz nasz mechanik, czyli nasz bodajże ten nasz kamieniarz zamontuje tutaj dźwignię. Oprócz tego widziałem, że zrobiło się już trochę stołów, więc i krzeseł, więc od razu zbudujemy tutaj jadalnię. W tym celu ponownie klikamy B, następnie T, jak z table po angielsku. Bardzo ważna rzecz przy robieniu jadalni. Każdy jeden stół może mieć dostęp tylko do jednego krzesła, czyli nie opłaca się robić jakichś ogromnych stołów na kilka rzędów. Jeden stół, jedno krzesło. Tak to działa w tej grze. Oczywiście, no właśnie, każdy stół musi mieć krzesło, dlatego klikamy C, pach, pach, pach i czekamy, aż tutaj przyniosą te krzesło. Od razu dam z drugiej strony, bo tu też będą stoły i tu też będą stoły i tu będą stoły. Będzie jedna tak naprawdę dosyć duża jadalnia dla wszystkich krasnoludów. Krasnoludy jedzą średnio raz dziennie, ale nie jest tak, że jest taka jedna pora, w której wszyscy jedzą, dlatego nie musicie mieć jednego krzesła dla każdego krasnoluda. Na fortece tak 70-80 krasnoludów wystarczy średnio 20 krzeseł może i 100 stołów, ogólnie 20 miejsc w jadalni. Dobra, troszkę do góry chodźmy, za daleko. O, tu są. Co nasi masoni robią? Nasi masoni robią stoły. Dobra, niech robią stoły, a ty będziesz robił statuły. Tylko jak się robiło statuły? Dajcie mi chwilę. Gdzie jest statue? Tu jest. U. Statuły są potrzebne do robienia ogrodów statu. W ogrodach statu krasnoludy będą się zbierać, będą plotkować, będą robić imprezy i ogólnie będą bardzo szczęśliwi, że mają coś takiego. Jest taki trik, który polega na zrobieniu ogrodu statu na zewnątrz, ponieważ krasnoludy, jeśli nie wychodzą długo na zewnątrz, mogą
zarazić się, że tak powiem, taką chorobą jak światłowstręt w zasadzie. To będzie przetłumaczenie. To jest cave adaption, czyli adaptacja do jaskiń. W każdym razie taka adaptacja do jaskiń... O, migranci przyjechali, fajnie. Taka adaptacja do jaskiń sprawia, że krasnolud źle się czuje, jeśli wyjdzie na zewnątrz. A że bardzo często muszą nieraz, to znaczy, że czasami jednak muszą wychodzić na zewnątrz, choćby po to, żeby na przykład walczyć, to jednak opłaca się, jeśli nie będą mieli cave adaption. Dobra, teraz szybko zajmiemy się migrantami. Nie będę zmieniał tutaj opcji nagrywania, więc myślę, ops. Więc, o kurczę, trochę się pogubiłem. Może nie będziecie widzieć wszystkiego, niestety. Czytam krasnoludy, trzecia fala, przyszedł nam bardzo dobrze wyszkolony cieśla, co się przyda. Wyłączę mu wszystko poza cieślą właśnie. Przyszedł nam znowu herbalista. Dam wood burning, bo na tym się trochę zna. Wypalanie drewna, to później powiem, o co w tym chodzi. I farmienie, jak zawsze, jeśli ktokolwiek zna się choć trochę na jednym z tego związanym z jedzeniem, to zawsze daj mu farmienie. Tutaj znalazł nam się jeszcze rybak. Niech będzie rybak. I chłop zwykły, bez żadnego wykształcenia tak wygląda. To dam mu kamieniarstwo, niech się ćwiczy w kamieniarstwie. Przyda się jako kamieniarz. Commit changes. Aha, jeszcze pozmieniam imionka. Na 13, 14, 15 i 16. Okej, okay. Commit changes. Dobra, wracamy do Dwarf Fortress. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa, bym się przeraził, jakby się źle nagrywało. Dobra. Więc tak, tutaj widzicie, podwoli znoszą te wszystkie przedmioty tam. Tak. O, już postawiony jest nasz lewer. Teraz co chcemy zrobić, to połączyć go z drzwiami. W tym momencie klikamy A oraz D, czyli połącz z drzwiami. Musimy teraz wybrać z listy te drzwi, którymi chcemy to połączyć. Do połączenia jakiegoś przełącznika z jakimkolwiek innym przedmiotem potrzebujemy zawsze dwóch mechanizmów. I teraz nasz mechanik, jeśli znajdzie czas, przyjdzie tam sobie i zrobi to. Dobra, tu widzicie, wykopali nam resztę magazynów. Coś tutaj zrobimy. Ups, co jest? Gem już mam. Amo. Zrobimy amunicji. Tutaj tyle. Zrobimy broń. Tyle. Oprócz tego skórę. I gdzie jest armor? Nigdy. O, tu jest D. Zbroje. W zasadzie mamy teraz po jednym do każdego typu. Nie używajcie do stone. Nie używajcie magazynów kamienia, ponieważ wtedy będą zbierać po prostu z całej twierdzy zaczną zbierać kamienie, co jest, zajmuje bardzo dużo czasu. I jest bardzo nieopłacalne. Oprócz tego jeszcze zrobię na zwierzęta, ale to później o zwierzętach, jeśli kiedykolwiek tak naprawdę. Dobra, i tak to wygląda. Później jak skończą się miejsca w tych magazynach tutaj, to wtedy zrobimy te na dole. Tutaj powoli sobie coś tam robią nasi karpenterzy, nasi masoni, nasz mechanik też nie ma nic do roboty na razie. Skończymy, chyba minąłem już. O tak, tu jest. Widzicie, tutaj postawili te stoły już, w każdym razie część z nich. Nie, wszystkie już, tak. Postawię trochę więcej stołów jeszcze. O, nie ma stołów, a to dziwne. Dobra, no to postawimy drzwi, żeby oddzielić to od tego. Oddzielić nasze. A tu będzie właśnie ten ogród statu, o którym mówiłem, tu na dole. Dobra, powstawiam ogólnie drzwi trochę, bo się przydają drzwi zawsze. Dobre drzwi nie są złe. Krasnoludy nie lubią dzielić swojego miejsca z innymi krasnoludami. Wstawię też łóżka. Widzicie, mam teraz bardzo mnóstwo miejsca na kolejnych krasnoludów. Dobra, jak zrobić jadalnię? Tak samo jak robimy łóżka, jak robimy pokoje. Wybieramy jeden ze stołów, klikamy R, make dining room. Plusem i minusem regulujemy wielkość pokoju. Widzicie, to może być też pokój, nie musi być ograniczony ścianami. Robimy na cały pokój. I tyle. I to już jest.
teraz już i każdy przedmiot, który będzie, każdy stół, który się znajduje w tym miejscu, będzie traktowany jako stół od jadalni. Nie przejmujcie się tymi skałami wszystkimi, które leżą tutaj dookoła, to jest naturalna cecha Dwarf Fortress. Stoły, te rzeczy są zawsze, to się nie przejmujcie. Dorobię jeszcze trochę stołów i krzeseł. I tutaj chair. No. No, a C. I drzwi. Krzesła, nie, łóżka i drzwi i mechanizmy to są rzeczy, których zawsze będziecie potrzebowali, więc spokojnie. Bierzcie ile tylko chcecie. Miałem powiedzieć, czemu ryby są takie niebezpieczne w tej grze. W zasadzie nie mam pojęcia, czemu są takie niebezpieczne, ale są niebezpieczne. Szczególnie karpie. Chodzą takie plotki, nie wiem, mi się to jeszcze nie zdarzyło, ale podobno stado karpi potrafi zagryźć smoka w tej grze. Wiem, że na pewno bardzo łatwo potrafi zagryźć przeciętnego krasnoluda. Więc naprawdę nie zadzierajcie z karpiami. Karpie są złe. Karpie są fujka. Nie dotykajcie karpi. Trzymajcie się z dala od karpi. Jeśli macie rzekę, a w rzece prawie na pewno będziecie mieli karpie, trzymajcie się z dala od rzeki. Bezpieczne są takie bruki, jak ja tam mam. Tam nie ma nigdy żadnych tych. Dobra, zbuduję tutaj trochę drzwi. Lubię drzwi robić. Drzwi ładnie wyglądają przede wszystkim. Znaczy, może nie te drewniane, bo te drewniane są takie, to tylko taka szpara brązowa, ale kamienne drzwi wyglądają ładnie już. Dobra, no to co, to ja poczekam chyba aż... A nie, zbudujemy od razu ogród statu. B i chyba U. Nie, może S? Tak, S, tutaj S, a tam U. Stawiamy po prostu statuły gdzieś. O, ale tych dużo tych statu. O, stawiam stoły. Jeśli chcecie, właśnie, możecie wybrać Q i wybieracie rzeczy, które jeszcze nie są zrobione. Wciskając S sprawiacie, odkładacie konstrukcję tego czegoś na później. Klikając X po prostu usuwacie to. Dobra, ponownie B i S. Statua. Bach. 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 I bach. Już tego jeszcze zrobimy tutaj. Taki fajny wzorek będzie ze statu. No. No. Tutaj łóżka są zrobione, już postawione, chwila. Poprzypisujemy je naszym nowym imigrantom. Pach. Pach. Przeskakiwać między stronami, zdaje się, już mówiłem, można także przy pomocy page up, page down. O, zajmiemy się teraz czymś bardzo ważnym dla krasnoludów, mianowicie gotowaniem i robieniem napoi wyskokowych, orzeźwiających. Tak, orzeźwiających, powiedzmy. Dla krasnoludów są to napoje orzeźwiające. Mianowicie krasnoludy nie potrafią pracować bez napojów alkoholowych. A więc, żeby... Znaczy potrafią, ale są niezadowoleni. Więc, żeby zapewnić im to, klikamy ponownie B jak Buildings, potem W jak Workshops oraz szukamy teraz, a następnie szukamy Still. Still to jest browar. Czy tam... No, to gdzie się robi piwo. Czyli browar chyba, nie? Zrobimy z claystone. Oprócz tego zrobimy także kuchnię, żeby mogli gotować sobie jedzonko. Oraz zrobimy zakład... jak on się teraz nazywał? Znowu nie pamiętam. Butcher. Pewnie znowu, tak jak poprzednio, tuż po odcinku, przypomnę sobie, jak to się nazywało. To był rzeźnik. O, zakład rzeźnika. Żeby produkować te piwo, potrzebujemy trzech rzeczy. Potrzebujemy wody, potrzebujemy jakieś roślinki, tudzież grzyba, oraz potrzebujemy beczki. Dlatego musicie się upewnić, że macie stały dopływ beczek od cieśli. Ops, no. O Jezu. Naprawdę czasami tak mam, że po prostu się gubię w tym sterowaniu. Naprawdę trochę to gubię. Dobra. Zobaczmy, czy mogę tu jeszcze dorzucić jakieś statuły. Mogę jedną. A tam to stoły. Okej, okay, dorzucę stoły. Lubię, jak wszystko ładnie wygląda. Myślę, że każdy lubi, jak wszystko ładnie wygląda. Strasznie nie lubię, kiedy mam różnokolorowe stoły i wszystko, no ale cóż. Cóż czynić. Chair. Chcę jeszcze postawić chair. Krzesła.
Chyba mi akurat ich wystarczy, żeby zbudować to. Dobra, czyli nasz cieśla może przestać robić krzesła, bo mamy ich dosyć. Cancel. A zamiast tego zajmie się robieniem beczek. Beczki są pod U? Nie. Pod... zaraz, page down. Nie, tu nie działa page down. Gdzie to jest? Barrel, V, pod V, czyli A i V. Tak, 10 beczek. Teoretycznie można wcisnąć, żeby robił to w kółko cały czas, wcisnąć R, nie? Ale wolę nie, bo mówię, boję się tego spamu. Nie lubię, jak mi tak spamują czymś. No dobra. Zatrzymam teraz grę, aż zrobią to, co im... Znaczy, zatrzymam nagrywanie, aż zrobią to, co im kazałem. Dobra, przyjechała karawana, więc myślę, że po prostu... Pokażę wam, jak się obchodzi z karawaną, a całe to gadanie o beczkach i o tym i o farma, o napojach alkoholowych pokażę wam później, ponieważ no, to jest ważniejsze. Zrobię to w następnym odcinku, tym bardziej, że ten już ma naprawdę bardzo długo. Aby przyjąć karawanę, potrzebujemy Trade Depot. W tym momencie klikamy B oraz duże D, czyli D z Shiftem. Trade Depot zajmuje 5x5 kratek. Żeby karawana mogła do nas przyjechać, potrzebuje 3 kratek. Zrobimy z czegokolwiek, może z bauksytu. Będzie fajny czerwony, bauksyt jest czerwony. Do budowy Trade Depot potrzebujemy architektury. Jak pamiętacie, zrobiliśmy wcześniej architekta. Oprócz tego, może nie potrzebujemy, ale przyda nam się broker. Broker, czyli koleś, który zajmuje się, no właśnie, tym... zajmuje się właśnie tym, no, handlowaniem. Należy wybrać kogoś, kto jest średnio zajęty i mało potrzebny. Dam Weaver. O, mam dwóch Weaverów, a to dziwne. Dam jego. Bo akurat nie wybrałem na porządku, kto ma być brokerem, więc to jest teraz obojętne. Oprócz tego dam sobie... Nie, na bookkeeper, z bookkeeperem poczekamy później. On będzie teraz brokerem i będzie handlował z tymi kupcami właśnie. A, tu widzicie, zalałem w końcu te dwa miejsca. Zrobiłem takie duże farmy. Teoretycznie tak duże farmy, trzy takie wielkie farmy wystarczą w pełni na potrzeby krasnoludów. Ale wciąż chcę pokazać wam, jak działa to z tymi mechanizmami, tylko że krasnoludy obijają się jak zwykle i nie chcą tego zrobić. O, tu już wyprodukuję. O, to od razu wam pokażę. Klikamy po prostu A i B, brew a drink. Klikamy R jak repeat. Jedno nam robić w kółko tutaj piciu. Bardzo przydatna funkcja. Tak, naprawdę picie jest bardzo ważne. Aha, nie powiedziałem, dlaczego ważne jest, żeby trzymać odpadki na zewnątrz. Ponieważ jeśli nie trzymacie odpadków na zewnątrz albo w zamkniętym pomieszczeniu, to znaczy odgrodzonym drzwiami, będą się wtedy oni... będą wtedy te resztki się rozkładać i wyjdzie miazma. Miazma nie ma żadnego w zasadzie konkretnego złego wpływu na nasze krasnoludy, poza tym, że źle się czują. I jest im niekomfortowo i mają złe myśli. I po prostu lepiej wystrzegać się tej miazmy. Dobra, kurczę, architekt nie chce przyjść, coś. Możemy przyspieszyć to wszystko. Nie pamiętam, kto był architektem, kurczę. Chwila, zobaczmy tutaj. Architektem był nasz... Kto to był? Nasz Weaver. Chyba. Tak, nasz Weaver. No to wyłączę mu wszystkie te zbędne rzeczy. Bo on przy okazji jest chyba też brokerem. No cóż. No cóż. Dobra. Commit changes. I tak. Przepraszam, że tam nie przełączam się i nie widzicie wszystkiego, co robię na tym, ale no po prostu... niepotrzebne to jest specjalnie. Dobra. No to czekam, aż to zrobicie. Aż to... co jest? A, przez przypadek chyba kliknąłem coś złego. No szybko, róbcie to. Dobra, zatrzymam po raz kolejny nagrywanie, aż zrobią to sobie i pokażę wam, jak wygląda trening. A właśnie! Aj, wciąż zapominam o najważniejszym. To, czym naprawdę będziecie handlować, to, czym będziecie handlować w trakcie tradingu, to najczęściej crafty. Żeby robić crafty, potrzebujemy Craftsman Workshop, czyli po raz kolejny B, W oraz bodajże... C, nie C.
R. Zrobimy sobie Z2. Nie tutaj, tutaj. Tu zrobimy. I R tu zrobimy. W Crafts Dwarf Workshop będziemy mogli robić crafty. To są bliżej nieokreślone przedmioty, których nie możemy handlować, czyli jakieś jubilerie, jakaś jubileria, biżuteria i takie różne rzeczy. To się bardzo przydaje do handlowania. I uwaga też, a propos karawan, od razu powiem, uwaga na elfy. Karawany elfów bardzo nie lubią drewna. Jeśli dacie im cokolwiek drewnianego, obrażą się na was i pójdą sobie, więc uważajcie na crafty z drewna. Dobra, do zobaczenia za chwilę. Jak widzicie, już zbudowany jest Trade Depot. Ten fioletowy koleś to nasz broker. O, escape. To są handlowe rzeczy, to jest... Później to będę tłumaczył, to jest niepotrzebne. To też nie zawsze się pojawia. O, nasz broker sobie poszedł. No cóż. Jak widzicie, przyszli tutaj, rozładowali się. Teraz klikamy G, aby wybrać nasze rzeczy, którymi chcemy handlować. W zasadzie niespecjalnie nawet mamy co sprzedać. Naprawdę nie mamy co sprzedać. To jest kiepskie. Bardzo, bardzo kiepsko. Dobra, poczekamy chwilę. Porobimy trochę craftów. Crafty tutaj. Widzicie, Craft Wars Workshop A. Następnie Rock G. I Make Rock Crafts i R. To możemy spokojnie zrobić, żeby to się powtarzało. Jednak zanim zrobią te crafty, trochę minie, dlatego teraz, żeby wam pokazać, jak to działa. Sprzedamy im troszkę tych, jakim tam, beczek, pustych beczek trochę. Nie są zbyt wiele warte, ale lepsze to niż nic, nie? Co tam? Dobra, kilka. Dam. Broker poszedł się napić. Mam nadzieję, że zaraz wróci. I teraz krasnoludy będą znosić te puste beczki do tego miejsca, aby móc z nimi handlować. Trader requested. Tak. O Jezu, on się teraz... Nasz broker zajął się teraz robieniem craftów, więc zamiast tego zrobimy, klikniemy B, tak żeby każdy mógł handlować, a nie tylko broker. Zaraz ktoś powinien przyjść. Poczekajmy trochę. O, kurczę, niedługo będą opuszczać nasz teren. Ojojojojoj. Szybko, szybko. W międzyczasie powstała tutaj kuchnia. Tutaj już właśnie kliknąłem, to już pokazywałem. Oraz butcher shop. W kuchni robimy posiłki. Klikniemy najpierw Easy Meal. Posiłek Easy Meal składa się z dwóch jakby dwóch rodzajów jedzenia. A kolejne to coraz więcej po prostu. Krasnoludy wolą jeść właśnie posiłki niż na surowo rzeczy. Dobra, jak zajmujemy się rzeźnią? Klikamy U, tak żeby mieć widok na wszystkie... Nie, przepraszam, klikamy Z. Z to jest przegląd całej naszej twierdzy. Następnie wybieramy Animals, to jest przegląd wszystkich naszych zwierząt. I teraz po prostu klikamy B jako slotter na te, których nie chcemy. Tutaj uważajcie na kociaki. Kociaków trochę warto zawsze pozabijać i ogólnie kotów, ponieważ mnożą się strasznie szybko. Dlatego koty można trochę pozabijać. Psom też się nic nie stanie. Dobra. I teraz takie zwierzątko biedne zostanie zaprowadzone do rzeźnika. I rzeźnik je zabije, będziemy mieli mięsko, i kości, i skórę. Z kości możemy także robić crafty i różne inne rzeczy, ze skóry możemy robić skórzane rzeczy. O, ktoś przyszedł. Dobra, klikamy T jak trade i widzicie dwa okienka. Po prawej są nasze rzeczy, które oferujemy im na sprzedaż, oraz ich wartość. Nie, dobra, nie ma wartości, jest tylko waga, ponieważ nasz broker, czy koleś, który z nami handluje, zupełnie się na tym nie zna, więc jest tylko waga. No to w tym momencie musimy zdać się na to, co oni nam oferują. Klikniemy... Chwila, co klikniemy? Co chcemy od nich? Za dużo nie dostaniemy za te parę beczek, bo one są naprawdę nic nie warte. Może jakieś jedzenie albo cokolwiek, nie wiem.
weźmiemy trochę. O, sweet bowlów. No zobaczymy. Klikamy T. Ok, dało się. No i tak to wygląda. I teraz te sweet pods zostaną przeniesione do nas, a oni wiozą nasze beczki. Naprawdę musimy wytrenować naszego brokera, bo takie handlowanie w ciemno jest pół kiepskie. No, widzicie, tutaj się pojawiła opcja Slaughter Animal. On tutaj robi crafty. No i co? I to tyle w tym odcinku, dosyć długim. Mam nadzieję, że choć trochę wam pomogłem, mimo że gadam naprawdę niezrozumiale, tak jak sam siebie słucham i że bardzo chaotycznie. No przepraszam, ale mam nadzieję, że choć trochę wam pomagam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!